Dzień dobry, witam serdecznie, 13.10 u Hery, a zatem kolejna nasza rozmowa, kolejny gość, kolejna audycja, a gościem dzisiejszego odcinka jest... Iwona Grochowska. Iwono, skąd jesteś? Skąd jestem? Z Najsa jestem. Z Najsa! Czym jest Najs? No tak, Najs jest taką aplikacją dzisiaj dla pracowników i pracodawców, której zadaniem jest budowanie naprawdę wartościowej relacji między każdym szefem i pracownikiem w jego zespole, po to, żeby skutecznie powiększać i poprawiać poziom zaangażowania człowieka i poczucia przede wszystkim docenienia, bo ja robię w docenianiu przede wszystkim. I to wszystko po to, żeby człowiek w lepszej atmosferze i z lepszym zaangażowaniem w tym zespole funkcjonował, a na koniec, żeby trochę może dłużej został w firmie. Okej, dobra, zacznijmy od początku. Powiedziałaś, robię w docenianiu. Robię w docenianiu. Co to znaczy? No dobra, to dziś z mojej perspektywy to jest duży wyczyn. Zrobić tak, żeby nie tyle doceniać człowieka w pracy, co zrobić to tak, żeby on się poczuł doceniony. A to, że ja dzisiaj robię w docenianiu, to znaczy nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że staram się tak ze swoimi wspólnikami, z całym swoim zespołem oczywiście, bo to nie tylko jestem ja, ale bardzo staramy się tak budować produkt, żeby on technologią służył dzisiaj każdemu szefowi w tym, żeby on w sposób szybki, no właściwie w trybie instant, mógł docenić swojego najczęściej młodego członka swojego zespołu. I to jest gdzieś o tyle ważne, że dzisiaj jest strasznie trudno utrzymać ludzi w kupie, brzydko mówiąc, zwłaszcza jeśli biorąc pod uwagę to, jak my dziś pracujemy, że pracujemy zdalnie, mamy często home office, a nawet jak nie pracujemy zdalnie, to pracujemy tak szybko, że naprawdę jest bardzo trudno dzisiaj wygospodarować czas na to, żebyśmy tak usiedli, poświęcili sobie godzinę na przykład, raz na jakiś czas, żebym ja tobie, drogi mój pracowniku, w ogóle mogła za cokolwiek podziękować, dać Ci jakikolwiek feedback i w ogóle poświęcić Ci ten czas. Więc patrząc na to, jak się dzisiaj układają relacje między ludźmi, na to, w jaki sposób ludzie się dzisiaj w ogóle porozumiewają, im młodsi, tym bardziej inaczej, w pracy to jest dokładnie tak samo, no to uznaliśmy, że ten rodzaj jakby aplikacji, które my dostarczamy, pozwoli przynajmniej szybko wykonać tą rzecz, nie? I porozumieć się z człowiekiem, okej, za pomocą technologii, ale w ogóle się z nim porozumieć, nie? Ale czy to jest taka generalnie jakby aplikacja do dawania good jobów? Znaczy chodzę sobie również do firmy i mówię good job, i aplikacja mówi, a wow, możesz sobie kolekcjonować, nie. I tam jest napisane, Hera dał mi good joba, Kowalski dał mi good joba, ale na koniec dnia dostałem dużo good jobów. Nie, bo jak tak popatrzysz sobie na badania, to mówienie komuś good job i to poklepywanie mityczne po ramieniu naprawdę niewiele daje, nie? My jednak wychodzimy z takiego założenia. Nie, jak byłem w takiej organizacji, się pochwalę, byłem w takiej organizacji, dużo dostawałem good jobów, duża amerykańska. Utworzyłem sobie filtr, żeby maile z napisem good job od razu trafiały do kosza. Znaczy generalnie, dokładnie, bo byłem tak dobry, że dostawałem ich dużo. Dokładnie. Raczej chodzi o to, żeby każdy szef był, po pierwsze, wziął w ogóle odpowiedzialność za swój zespół w zakresie tego, czy on jest zaangażowany, czy nie, bo dzisiaj często to się mówi, to jest robota HR-u, albo no nie, a już tak mówi, ryba to się psuje od głowy, zarząd nas nie docenia, to my nie będziemy tego robić, albo nie ma kasy na podwyżki, nie ma kasy na nagrody, no to w zasadzie ja jako szef się czuję zwolniony z tego obowiązku. Tymczasem jak sobie popatrzysz na badania, to jednak z tych badań wynika, że to on ma ten empowerment prawdziwy w zakresie w ogóle budowania tego docenienia po drugiej stronie i angażowania człowieka i to na nim tak naprawdę spoczywa odpowiedzialność. I jak ten człowiek sobie to uświadomi, to nie chodzi o pieniądze, znaczy chodzi o to, w jaki sposób dać informację zwrotną człowiekowi, owszem za pomocą technologii i szybko, ale jednak w sposób przemyślany, czyli powiedzieć mu, za co ty go chcesz docenić, bardzo konkretnie. Czyli nie wystarczy powiedzieć good job, ale jak ci powiem, Wojtek, naprawdę ta audycja wczorajsza była świetnie zmontowana, to ty rozumiesz, co ja ci chcę powiedzieć i co ja chcę docenić. A mogłabym też powiedzieć, hej, good job, i ty byś właśnie założył sobie filtr po tygodniu i byś, dobra. Wiem, że good job, nie? Okej, no dobra, ale wiesz jak jest, no ja jakbym teraz na szybko policzył, to Jezus, 14 lat prowadzę szkolenia menedżerskie. Jasne. Od 14 lat uczę ludzi, że jednym z podstawowych umiejętności zarządzania zespołem jest przekazywanie pochwały i przekazywanie krytyki, czy też jakby dawanie feedbacku, jakkolwiek byśmy byli na ten. Dalej mogę powiedzieć, że po tym całym czasie ludzie dalej mają z tym kłopot. Ludzie faktycznie mówią, pierwsze hasło, Wojtek, jak ja będę chwalił ludzi, to oni będą oczekiwali kasy, a ja nie zawsze mam tu i teraz na miejscu, żeby dać. Bo to jest, wiesz, to jest trochę tak, jasne, my wiesz, no nie mamy takiego nawyku pod tytułem chciałbym, ale wiesz, jak ja mam przeprocesować, że po tym good jobie mam mu dać faktycznie podwyżkę, czy też po tym dobrym przekazaniu, słuchaj, podoba mi się, jak zmontowałeś, i później mam wnioskować o
dodatkowy bonus, to zajmie mi 3 lata, więc wolę uznać, że tego nie widziałem Aha. i nie pochwalić w ogóle. No to wiesz co, my tak już trochę inaczej pracujemy. Po pierwsze mamy cały stream doceniania bez pieniądza, ale opartego na informacji do człowieka i wiesz to, znaczy jakby feedback to jest jakby jedno, a to za co my możemy docenić człowieka i stworzenie sobie portfolio, za które, znaczy takich rzeczy, spraw, nie wiem, zdarzeń, ale też cech człowieka, za które warto go docenić w zespole, bo czym jest twój zespół? Jest po prostu kompilacją talentów w najlepszym wydaniu, prawda? I naprawdę każdy z nas, jak sobie zmapujemy go pod kątem, ja nie wiem, osobowości, czy stylu zarządzania, czy stylu funkcjonowania w pracy, no to oczywiście znamy ryzyka każdego z tych stylów, że tak powiem, ale też warto się przyjrzeć temu, co on pozytywnego wnosi do naszego zespołu jako człowiek. Niekoniecznie wiesz, szukać tylko tego, że coś się udaje i uzyskasz efekt i za to ja cię docenię pieniędzmi, prawda? I wtedy to jakby jest takie oczywiste. Chodzi o to, żeby znaleźć w człowieku właśnie takie cechy, za które naprawdę chcę mu się podziękować, to jakby jedno, ale ja właśnie chciałam się oderwać od tych pieniędzy. Okay. To jakby jest jedna Czyli rzecz. Czyli jeśli nie pieniądze, to co? No to Bitcoiny? właśnie nie, to słowo. Ja wiem, że to jest tak, że jakby o docenianiu jest w ogóle jego skuteczności trudno mówić, gdy mówimy o zespołach niedopłaconych. To w ogóle sobie od razu powiedzmy, Okay. że jak nie masz takiej płacy, którą uznajesz za godziwą, no, Hmm? oczywiście to jest subiektywne i można sobie dyskutować, co to znaczy, że ludzie godziwie zarabiają, to tu w ogóle nie nagarniesz, mówiąc kolokwialnie, też tym docenianiem. To jakby sobie powiedzmy szczerze. Ale jeśli ono wchodzi już do firmy jako element w ogóle zarządzania ludźmi i element też ich wynagradzania, cokolwiek my rozumiemy pod tą postacią i firma rozumie, że najpierw musi zrobić porządek ze swoimi wynagrodzeniami, to staje się łatwe. I to jest ten drugi krok, który na pewno warto wykonać. I ja wiem, że docenianie jest niepolskie. Ja to widzę u naszych klientów, którzy startują z naszą aplikacją i na początek jest tak, no nie. Nie, mogę mu dać i tak sobie szefowie wyobrażają, no minimum to w ogóle 200, jeszcze zależy od miasta, tak, prawda? Ale w Warszawie sobie myślą nawet 500, to jest w ogóle minimum, żeby coś znaczyło. I my obserwujemy, bo my jednak jesteśmy też mocno analitycznym systemem i patrzymy na to, co się dzieje. I to jest tak, że przez pierwsze 3, nawet 4 miesiące tak jest. I ci szefowie tam sobie gromadzą ten budżet i doceniają człowieka dopiero taką kasą, którą oni sami uznają, że nie jest obciach za nią stanąć. Natomiast po upływie tych 3 miesięcy te proporcje się zmieniają. Oni robią to często, częściej, o wiele częściej, ale pieniądze, które za tym wędrują, są już o wiele mniejsze. Do tego stopnia, że u nas nawet wartość pojedynczej nagrody wynosi 50 zł. Ja bym ci powiedziała, Wojtku, masz nagrodę 50 zł, to co byś mi powiedział? Pchi. Pchi, no właśnie, ale tu jakby krytycznym i takim podstawową wartością krytyczną staje się to, co ten szef do tego człowieka mówi również za pomocą tej aplikacji. To jakby jest jedna rzecz. Jeśli już się natomiast decyduje na to, że chce za tym puścić nagrodę finansową, to my też, nasza aplikacja jest tak zbudowana, że ona daje szefowi ten empowerment w postaci budżetu dostępnego dla niego online i tej mocy, nie wnioskowania właśnie, ale zarządzania tymi środkami od razu tak, jak on potrzebuje. On bierze za to odpowiedzialność i wie, że ma do wykorzystania budżet X, i nie musi nigdzie wnioskować, nie musi czekać na slot pensji, prawda? I zmieści się albo się nie zmieści, jak po 20 złoży ten wniosek, to będą dopiero za dwie następne za dwie pensje, następne prawda? Pensje, więc po czym wtedy pójdzie, powie, stoi te dwa tak. miesiące temu coś zrobiłeś dobrze, teraz mam na ciebie nagrodę. Tak. No dokładnie tak, więc jednak staramy się zmieniać styl zarządzania, rozwijając ten komponent doceniania, wcale nie w oparciu o pieniądz, tylko przede wszystkim o to, co, i znów podkreślę, owszem, za pomocą technologii, niektórzy nawet mówią, aha, że to jest takie Black Mirror, wszystko widać, nie? Ale to nie o to chodzi. Ja bym chciała powiedzieć, że to jest bardzo taki rozwojowy aspekt technologii, wreszcie dostarczenie danych i wiedzy po to, żeby ten szef mógł szybciej podejmować decyzje i mógł podejmować bardziej trafne decyzje w stosunku do ludzi. Ale no, co do zasady, to on ma właśnie mieć ten empowerment od razu, czyli... No dobra, ale ty mówisz o jednej bardzo ważnej rzeczy, znaczy... Jak sobie bym teraz nałożył na to, co ty mówisz, teorię dotyczącą zarządzania, to mi się nie spina, bo ty mówisz cały czas Czyli? O szefie, Tak. a z drugiej strony najbardziej dzisiaj takim rozwijającym się trendem są zespoły, nazwijmy to demokratyczne, tak? W których dokładnie mówimy o tym, że ta rola szefa jest coraz mniejsza, że jednym z ważniejszych elementów jest możliwość doceniania się chociażby pomiędzy współpracownikami, pomiędzy którymi Jasne. nie zachodzi
hierarchia, tak? Czyli Mówisz o tym turkusie mitycznym? Znaczy ja nie wypowiem chyba turkus, bo o nim gardzę, w związku z czym uważam, że to jest absolutnie koncepcja, która jest po prostu koncepcją, jasne, która jest taka sama, jakby znana od 2000 lat i generalnie ktoś tam ten, ona teraz się przebija, bo faktycznie przebija się, bo jest model, nazwijmy go turkusowym, nazwijmy to demokratyzacji, demokratyzacji zespołów, tak? Czy generalnie, krótko mówiąc, jeżeli jesteś na tych samych stanowiskach i tak chce cię Tobie podziękować za dobrą pracę, którą mi zrobiłaś, tak, bo dostarczyłaś mi, nie wiem, raport, na którym ja dalej mogłem pracować, żeby przygotować prezentację dla szefa i dostałem go od Ciebie i chcę Ci za to podziękować. Czy Wasza aplikacja mi na to pozwoli? Tak, pozwoli. U nas my budujemy tę informację zwrotną i docenienie w takim trybie ongoing, czyli może podziękować każdy każdemu. Czyli mogę to przekazać szefie? Możesz. Wow, pójdź szefie, hej, jesteś, stary, tak. Dzięki bardzo, że jak Ci przygotowałem slajdy, to nie zapomniałeś o nich na prezentacji zarządu. Na przykład, albo dzięki, że podpisałeś się moim nazwiskiem. Tak. Tak, okay. Nasza aplikacja pozwala budować te korelacje w różne strony. Znaczy ja gdzieś mi jest w ogóle bliskie. Wiesz, oczywiście ty mówisz o tych stylach zarządzania i tobie się nie spina. Mnie się spina, dlatego że dzisiaj często mówimy, my możemy dyskutować, czy w ogóle teorie zarządzania są ok, czy nie. Ale i często się mówi dzisiaj o zarządzaniu przez przechadzanie, prawda? Że to jest takie zarządzanie przez przechadzanie, albo się przytacza to źródło jakby i całą etymologię słowa coach, prawda? Co to znaczy coach? No bo przecież nie trener. Chociaż nam się wszystkim tak wydaje na pierwszy rzut oka, a generalnie idzie o autobus, który przewozi po prostu ludzi, prawda? Więc no to więc możemy dyskutować sobie o stylach zarządzania, co nie znaczy, że ta informacja zwrotna i docenienie nie ma tam przestrzeni dla siebie. I to nie jest tylko przestrzeń pomiędzy szefem a człowiekiem, ale przestrzeń pomiędzy mną i każdym członkiem mojego zespołu, że to też jest bardzo ważne. I że jak mówimy o tym docenieniu, no to i budowaniu w ogóle mojego jako pracownika poczucia docenienia, to ja się tak poczuję nie tylko dlatego, że to ty o mnie w ten sposób dbasz, ale o to, że ja się dobrze czuję w tym zespole, no bo ten zespół nabiera innego znaczenia, prawda? To jakby dzisiaj trudno mówić o budowaniu leadershipu w taki sposób między nami. To jakby jest prosta sztuka, ale chyba trochę passé, prawda? Gdzieś trzeba to, jakkolwiek to nazwiemy, turkusem czy demokratycznym sposobem zarządzania zespołem. No to wydaje mi się, że to ma tam absolutnie miejsce. Mało tego, to znowu przytoczę, wiesz, takie agile'owe zarządzanie, no nie? I jak sobie popatrzysz na badania, które ja jakoś często się bardzo przytulam i trzymam rękę na pulsie Galupa, jak sobie popatrzysz na korelację pomiędzy takim docenianiem i informacją zwrotną w zespołach, które pracują w tej metodologii agile, mówię o zarządzaniu w ogóle, i takimi, które są poza agile'owe, to widać kolosalną różnicę. No te po prostu agile'owe mają wpisane w swoje DNA właśnie to coś, tę informację zwrotną i ten feedback, jakbyśmy nie, no to bo, nie nazwali, bo i docenienie, prawda? Bez tego nie poprowadzisz jakby z innego zespołu. Znaczy, nie poprowadzisz. Bez bieżącej informacji się po prostu tak wywalisz. No, no dokładnie tak. I to jest, no dobra, ale bo ty cały czas używasz słowa nasza aplikacja, nasza aplikacja, nasza tak aplikacja. Czym jest wasza aplikacja w takim razie? Dla tych, którzy jej nie znają. No przejdź na przykład dla mnie. To jest takim narzędziem, które pozwala wprowadzić do zespołu i utrwalić nawyk doceniania. Okej. Okay. Jest czymś, co daje szefom właśnie ten bezpośredni empowerment w sposób prawdziwy i zmienia jednak jego sposób zarządzania. Jak sobie powiemy, że nawyk, żeby go wykształcić, wymaga każdy nawyk tych 21 dni, co ja nie mówię, że trzeba codziennie w ciągu 21 dni odrabiać tę pracę domową i powodować, że to jest sztuczne, niemniej jednak no, po prostu dajemy wygodne narzędzie do budowania tego nawyku i zmieniania stylu zarządzania. I też kreowania tej atmosfery docenienia w zespole całym, nie? Bo to jest nie tylko pomiędzy szefem, tak jak mówię, a pomiędzy szefem a pracownikiem. Że to jest jakby element naszej aplikacji, który jest jego sercem, mówiąc wprost, ale kolejnym elementem jest to coś, co dzisiaj jest takim must have wszystkich działów HR, czyli ta kafeteria osławiona, która zarządza tym czymś strasznym, czym jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który w firmach się kojarzy tylko z zapomogami, a ludzie to w ogóle nie rozumieją, o co chodzi, prawda? No ale wiesz, kiedyś to były czasy pod gruszą, tak? Znaczy, to do to dzisiaj są, dobrze okay się mają. Okej. Okay. No. A czym dzisiaj jest kafeteria? Czym jest, czy czym powinna być? A czym jest? Wiesz co, niestety, powiem to bardzo często, bo ja też pracowałam przecież z takim klasycznym systemem kafeteryjnym kiedyś. Niestety dzisiaj często wciąż jest narzędziem
tak samo pięknie to brzmi jak zakładowy fundusz świadczeń, narzędziem do dystrybucji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W ogóle najczęściej niestety jest tak, że często jest tak, że firmy wciąż ją tak traktują i że nie dostrzegają tej możliwości zbudowania bardzo solidnego takiego employer brandingu wokół tego czegoś, bo to są pieniądze dla ludzi, to jest coś. Nawet powiedzmy, one są dodatkowe, są jednak jakimś benefitem, jakby nie mówić, prawda? I wpisały się w krajobraz wszystkich postkomunistycznych krajów bardzo dobrze, no bo to jest narzędzie, które miało w tych postkomunistycznych krajach zrobić coś, żeby nam polepszyć samopoczucie w zakresie naszych płac, prawda, dawniej. No i zostało, już właśnie to chyba się nie da wyplenić z polskiego obrazu. Ale jakby to, co można wziąć dzisiaj z nowoczesnej kafeterii, to na pewno ten aspekt, który jest związany z komunikacją i z takim, powiedziałabym też, employee experience'em, jeśli mówić o korzystaniu z tego strasznie brzmiącego funduszu, tak żeby człowiek rozumiał, co ta firma chce wspierać i co ta firma chce rozwijać na pokładzie u ludzi, czyli że jak ja za pomocą tego funduszu mogę naprawdę dbać o twoją kulturę fizyczną. Nikt tak nie mówi dzisiaj do ludzi, a może, bo te narzędzia dzisiaj na to pozwalają, albo że ja po prostu chcę ciebie rozwijać w takim zakresie kulturalnym, dając ci portfolio, ja nie wiem, fajnych książek, rozumiesz, kina, teatru, tego wszystkiego, co do tego zakładowego funduszu z mocy prawa jest przypisane, bo przecież tak to jest, nie? Więc dobra kafeteria dzisiaj powinna po prostu budować to employee experience wokół tego okropnego funduszu, który jednak jest dużym benefitem, nie? Więc to jest kolejny jakby element naszej aplikacji. My generalnie staramy się budować takie kompleksowe środowisko w firmie, w którym pracownik też z uwagi na employee experience ma jeden bardzo wygodny zresztą w aplikacji na końcu mobilnej dostęp do tego, co firma chce mu zaoferować, nie? Poza jego wynagrodzeniem zasadniczym. Okej, czyli wszystko, co jest poza pensją, może być u Was w aplikacji? Tak, dokładnie tak. Czyli mówiąc wszystko, co tam może być? No to może być Twoja opieka medyczna, która nie zniknie z obrazu benefitów. Tam może być karta sportowa, jeśli firma się na to decyduje, ale tam może po prostu być dofinansowanie do tego, jak ty uprawiasz sport. A ty nie musisz mieć tej karty sportowej. Możesz korzystać, my, nie wiem, pracujemy z systemem, który uważam jest super przeciwwagą dla abonamentów sportowych. Jest oparty na pay as you go, nie? Z gym steerem, czyli po prostu masz bardzo tanie wejściówki i wtedy płacisz, gdy naprawdę idziesz, a nie wtedy, gdy masz tę kartę. Bo to często jest tak, że pracodawca zaopatruje zespół w kartę i mówi, ja dbam o wasz well-being. No to jest nieprawda jakby, nie? To dba o dystrybucję zakładowego funduszu świadczeń. Więc, no więc tam może to znaleźć, ale może tam znaleźć duże elementy CSR-owe, ale bliskie zespołowi, bo u nas ludzie mogą wybrać rzecz, na którą chcą się zrzucać, wprost mówiąc. Czyli mogę przeznaczyć na przykład twoje środki, czy też swoje środki, które są w kafeterii. Na przykład na fundację? Mogę przeznaczyć na fundację. Jeśli one nie pochodzą z zakładowego funduszu świadczeń, bo ten jest reglamentowany prawem, więc zostawmy to, możesz je wydać te pieniądze na coś, na co prawo pozwala, ale jeżeli to są środki obrotowe, to jest drugi bardzo potężny budżet, albo środki prywatne ludzi, bo u nas normalnie w systemie jakby płatności elektronicznych ludzie używają prywatnych portfeli jednak także, to tak, możecie wspierać po pierwsze fundację, którą, nie wiem, firmową albo którą sobie sami wybierzecie, u nas ją można spokojnie opublikować, ale w sumie najbardziej się sprawdzają takie rzeczy, że członkowie zespołu, którzy mają potrzebujące dzieci na przykład pomocy, otoczone opieką fundacyjną, my też je publikujemy tam, nie? I wtedy jakby ten zespół robi coś z serca dla kogoś ze swojego zespołu i to w ogóle bardzo fajnie buduje takie poczucie no jakiejś pomocy, wspólnoty. Jak mówimy o tym, że dziś ta atmosfera jest ważna, to dla młodych ludzi zwłaszcza, ale nie tylko, to też nabiera specyficznego znaczenia, że mają poczucie, że naprawdę coś robią fajnego, ale tu blisko, przy ciele, nie? Bo oczywiście fajnie jest wspomagać Pach i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ale ja mogę też, nie wiem, dać tę pomoc w sposób szybki i wygodny swojemu koledze z pracy, nie? Czy jego dziecku, jeśli potrzebuje tej pomocy. Okej, okay, no dobra. Jak dzisiaj rozmawiacie z klientami w takim razie, bo to, co ty mówisz, wydaje się jak produkt kompletny, idealny, perfekcyjny, to jakie są główne obiekcje klientów? Co dzisiaj, albo co jakby jest taką no faktycznie główną obiekcją? Zmiana. Okej. Okay. My bardzo często, najczęściej pracujemy z zespołami HR i przeprowadzenie zmiany w firmie jest obarczone bardzo dużym takim ciężarem ryzyka. I ja to obserwuję, że to jest trudne, nie? Że się tak kojarzy, Jezu, trzeba zmienić jakiś system. A tymczasem to jest SaaS-owa aplikacja, onboarding trwa godzinę w wielotysięcznej organizacji, prawda?
Więc to jest proste do zaimplementowania w firmie. Ale ta zmiana, ten strach przed tym, co powiedzą pracownicy i jak pracownicy to ocenią, to jest trudne. Jeśli mówimy o... Ale tak bym powiedziała, że zmiana. I że jak mówimy o cyfryzacji HR-u, bo tak mówimy, prawda, że to jest jakby trend, który się wdziera w ten HR i idzie dużą falą, to wydaje się, że takim pierwszym, bardzo często pierwszym krokiem jest ta bezpieczna kafeteria. Okay. Bo coś z tym trzeba zrobić, nie? I wciąż widzę, że oczywiście jak my mówimy o tym docenianiu, to naprawdę mamy bardzo fajnych, ciekawych interlokutorów, którzy są tym zainteresowani i uważają, że to jest fair i fajne i naprawdę w to głęboko wierzą. Natomiast wprowadzenie tego do organizacji jest trudne, ale wydaje mi się, że to znów powiem tak, jak popatrzę w przeszłość trochę, to, że to, co się ciągnie za technologią, co jest niewątpliwie po prostu jej taką immanentną cechą bardzo pozytywną, to jest analiza danych, że my u siebie w zapleczu rozwijamy People Analytics i to jest, to nie są raporty HR-owe, nie? To jest coś więcej. To jest tak, że możemy zmierzyć employee NPS, czyli zobaczyć, czy człowiek poleca pracę w tej firmie, czy nie, nie. To nie jest wielkie badanie satysfakcji, a jednak pozwala zbadać puls firmy i zespołu. To są cała masa zachowań jakby behawioralnych, ale to też jest to, czy ludzie są zadowoleni z tych benefitów, bo mierzymy też NPS na benefitach. Czy oni są w ogóle zadowoleni z tego, co my jako firma im oferujemy, czy nie? Mało kto to sprawdza jakby. Wreszcie to jest taki dostęp do i taka transparentność budżetu, że u nas firma może naprawdę zaobserwować, w jaki sposób te pieniądze są wydawane. To często jest tak, że kafeterie ci się tak prześcigają i to sorry, ale o, to jest też taki deal breaker często, nie? U klientów, że trafiamy do prokurmentu i wtedy jest taka tabela, którą trzeba wypełnić i no jak my oferujemy też jako element tego rozwiązania marketplace, to tam trzeba napisać, ile masz ofert w systemie. No i to się pojawia, nie wiem, 12 tysięcy, nie? No i co z tego? I co z tego? To my próbujemy zrobić tak, bo u nas też jest ich parę tysięcy na standby'u. Tylko co z tego, jak u nas absolutnie widać, a to jest wiedza transparentna dla naszych klientów, co wybierają ci pracownicy? U nas można nawet te wybory jakby porównać pomiędzy zespołami, nie? To one są zanonimizowane na poziomie jednostki oczywiście, więc firma się nie dowie, co ty, Wojtku, drogi, z czego ty korzystasz, prawda? Czy ty chodzisz do, wiesz, do, nie wiem, ortopedy, czy ty chodzisz na siłownię? Tego firma nie wie, nie? Ale czy korzystasz ze sportu, czy zdrowia, to aj owszem. Jak dużo ludzi wybiera, które nawet konkretne oferty, też będzie firma to wiedziała. I może sobie wtedy ułożyć tą swoją politykę świadczeń pozapłacowych w taki sposób, żeby ona była bardziej no w ogóle obejmowalna jakąś percepcją pracownika, ale przede wszystkim, żeby była dostosowana do jego potrzeb, prawdziwie, bo się mówi, każdy musi mieć tam dla każdego coś dobrego, nie? No, tak. No dobra, technicznie, w jaki sposób mogę nagrodzić innego pracownika przez Was? Nagrodzić i docenić, czyli przychodzę i co ja robię? Znaczy, bo mówisz tak, to jest jakby platforma do doceniania, tak, wspierania, no ale czym się różni docenienie przez platformę od docenienia przez wysłanie maila? Słuchaj Wojtek, bardzo dobrze zmontowałeś materiał, powodzenia, za 2 miesiące przelew. Czym się różni? No to bym powiedziała tak, zawróciłabym do takiej bazy, jak wiesz, w marketingu się wiemy, znamy B2B, znamy B2C, a pojawia się na zachodzie B2D, nie? Czyli business to device. W pracy robi się dokładnie to samo. To jest pytanie, wiesz, no, ja patrzę nawet na nasz zespół, ja już tam swoje lata mam i też korzystam z maila, ale jak patrzę na swoją firmę, w jaki sposób, nie wiem, Slack u nas wyparł i tego typu komunikatory wyparły maile. Maile nam służą wyłącznie do komunikacji ze światem zewnętrznym. Natomiast jak my sobie wzajemnie coś wyślemy, nawet ja mam zespół w Gdańsku, mam dziewczynę w Katowicach pracującą, no to wiesz, ja muszę do niej wysłać SMS-a, że jej wysłałam maila, ponieważ ona tam zagląda z innych powodów do tej skrzynki mailowej. Więc myślę sobie, jakby widzę ten trend, ten B2D, ten business to device, jak dużo jest rzeczy skupionych w Twoim prywatnym, no dobra, użyję tego słowa device, nie? W Twojej kieszeni. Więc uważam, że to jest o wiele wygodniejsze. Jak patrzymy, w jaki sposób młodzi ludzie konsumują rzeczywistość, się porozumiewają, no to właśnie tam są szybciej niż w mailu, prawda? No dobra. Czyli mamy apkę. Mamy apkę. Otwieram ją. Otwierasz tą apkę. Podchodzę do Ciebie i mówię, co? Nie.
nie, to bez sensu jest. Znaczy, wiesz, to jest tak, że ja bym Dobra, jeszcze siedzisz, chciała... siedzisz w Katowicach, co ja robię z tą apką? Siedzę w Katowicach. No to ty sobie otwierasz w tej apce okienko, ktoś u nas nazywa Kudos. Wybierasz sobie z listy pracowników, bo oni są wszyscy zaonboardowani do tego narzędzia, Iwonę Grochowską. Okay. No i wpisujesz mi, co chcesz. I decydujesz, czy to jest prywatne twoje podziękowanie, czy publiczne. Jeśli prywatne, to widzę to tylko ja. Jeśli publiczne, to widzi to cały zespół. Możesz tam załączyć fotkę, powiedzieć, ej stara, super było ci na tym spotkaniu, fajnie poprowadziłaś prezentację, zobacz, jak się wszyscy uśmiechali. Możesz załączyć jej zdjęcie do tego. Nie? No i ona dostaje push w aplikacji i wie to od razu. Dobra, a w którym momencie pojawia się ewentualnie nagroda? No to ja mogę sobie też w tejże aplikacji w ciągu 3 sekund kupić dowolną ofertę z naszego marketplace'u z przeznaczeniem na prezent. Ona jest wtedy zupełnie inaczej komunikowana już przez samo narzędzie. To zajmuje tak, jak używam swojego banku, no to tak cirka może 1,5 minuty, jak Aha. się waham. No i znów wybieram Ciebie z listy, piszę do Ciebie, co Ci chcę napisać, żebyś, Wojtek, masz urodziny, super, wiedziałem, że... I wiem, że te 2 dni w spa są Ci mega potrzebne. I wysyłam Ci po prostu voucher do tego spa za pomocą Twojej komóreczki. Dostajesz push przyjemny w aplikacji i już to masz. Tyle. Okej. Okay. Brzmi prosto. To jest proste. No dobra. Znaczy, jak myślę sobie o tym, to tego typu aplikacje mogą bardzo mocno, pewnie można użyć innego tego słowa, zaburzać funkcjonowanie zespołu. Znaczy, mogą absolutnie jakby być taką zmianą zaburzającą. Ona może być. Znaczy, jak sobie patrzę na przykład taki moment, nie wiem, wczoraj występowałem na dużej konferencji, która była wewnętrznej u klienta, zresztą na tym polega moja praca, więc po której prezes wyszedł na koniec i po kolei faktycznie wskazywał poszczególne osoby, którym dziękuję, tak. to jestem w stanie sobie wyobrazić, że w tym samym momencie z jego komunikatora dobra, z obsługiwanym przez asystentkę zarządu, mogłyby być indywidualne, czy dodatkowo wzmocnione podziękowania dla poszczególnych osób właśnie ze zdjęciem. Mogłyby. Ale to, co ma to wspólnego z zaburzeniem funkcjonowania zespołu? Że zmienia pozytywnie jakby sposób funkcjonowania. Że, a, bo że, zaburzenie ma takie konotacje złe, dlatego ja próbuję znaleźć swoją intencję. Moim zdaniem jest to, że to naprawdę może robić puf. Bo robi. Znaczy coś, że coś do tej pory było takim pod tytułem, okej, podziękował mi, ale 2 dni później w ogóle nikt już o tym nie pamiętał. Tak. To nagle jest to, że tam może być zdjęcie, być może kiedyś obstawiam, że będzie mógł być filmik, czyli z tych podziękowań, których dostaniemy, zobaczcie tak, i sobie będę mógł pokazywać. Tak, ale my na przykład mamy takich klientów, którzy dbają o to, żeby wychodził bezpośrednio z tej aplikacji, z tego walla publicznego z podziękowaniami stream na telewizory w firmie, no nie? Albo, no i to też jest fajne, bo to gdzieś Ci buduje takie otoczenie, czy chcesz to patrzysz, nie to Rozmawialiśmy, nie. Rozmawialiśmy, że nasz wspólny znajomy Maciej Filipowski, jak pierwszy raz przyszedłem do Dela, bardzo wiele lat temu, to jednym z pierwszych projektów, który tam wprowadził Maciek, to były dokładnie monitory pokazujące wyniki poszczególnych ludzi. Tak i tam faktycznie były... Sprzedaży. No to był szef sprzedaży. Tak, Maciek Filipowski był szef sprzedaży, w związku z tym tam były. Oczywiście tradycyjne walenie w dzwon, czyli wbitego bida. Nie pamiętam, za ile mieliście bida, znaczy ile trzeba było wbić wtedy, żeby faktycznie móc się tym pochwalić. Ja wtedy stanąłem i powiedziałem, wow, znaczy coś, co znałem jakby... Do tej pory tylko, nie wiem, w systemach call centrowych, które pokazywały, nie wiem, czas połączeń poszczególnych osób, albo co znałem jako konsultant z fabryki, gdzie były dane, nagle zobaczyłem w dobrych zespołach sprzedających B2B, okej, przez telefon, ale B2B, przy bardzo indywidualnych rozmowach były momenty, które pokazywały ich wyniki i nakręcały te elementy. Czyli chcesz mi powiedzieć, że jesteśmy w stanie tak samo wykorzystać albo te telewizory, albo postawić dodatkowe displaye i na nich będą się pojawiały informacje, co ludzie zrobili dobrze? Tak. Czyli wy naprawdę, tak trochę powiedziałbym wprost, wpuszczacie pozytywną energię do firm. Wpuszczamy. Znaczy, w sumie wiesz co, jak tak sobie myślę, bo oczywiście ja mogę sobie to mówić, ale... Ty, ale czy to byłoby możliwe na przykład na poziomie tak, żeby to na przykład było... Bo to jest ciekawe, czy kulturowo my jesteśmy gotowi na to, żeby to wisiało na przykład z perspektywy klientów? Wiesz co, to jest pytanie, czy my jesteśmy kulturowo gotowi? To jak zadałeś pytanie o w ogóle docenianie, czy my jesteśmy kulturowo na docenianie gotowi? To jest takie niepolskie, wiesz co, na czym polega uznanie przez szefa dzisiaj? Na to, że on cię nie zaprosi na dywanik. Kurczę, ale wiesz co, ty właśnie myślę sobie taką sytuację, że to ja dużo pracuję chociażby w motoryzacji. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że w salonach samochodowych mogłyby wisieć ekrany,
I naprawdę to mogłoby zrobić wrażenie w momencie, w którym się pojawiał bang, Janusz, który jest doradcą serwisowym, właśnie został pochwalony za super sprawne pochwalenie, rozwiązanie samochodu. I klienci, moim zdaniem, chcieliby korzystać z usług firmy, a ja o tym nie pomyślałam, które, a to jest które, fajne, które tak. dbają o swoich ludzi. No tak, bo to wiesz, no też jest proste przełożenie. Czy dobrze jest w zespole, dobrze jest dla klientów. Tak. Nie? To jest jakby prosta konsekwencja tego, więc myślę, że tak. Czy my jesteśmy kulturowo gotowi? Nie sądzę, tak szczerze. Ja bym bardzo chętnie przyjęła kogoś, kto chce tak, wiesz, upublicznić to i konia z rzędem mogę świadczyć ten program za darmo przez cały rok, serio to mówię. Dominika, jak sobie myślałem o zespole w motoryzacji, który jest w stanie to zrobić, myślę o tobie, za chwilę wyślę ci ten filmik. Ja się nie wycofam, ja serio to mówię, bo na przykład ja bardzo doceniam takich klientów, którzy mają w ogóle odwagę przełamywać swoją kulturę i ją w ten sposób zmieniać, bo to jest odważne. To jest ryzykowne, nie? Znaczy po prostu masz poniekąd live'a. Oczywiście możesz tam zareagować. Pytanie, czy się właśnie odważasz, bo wypuszczasz, to jest taki, wiesz, voice of employee tak naprawdę, wypuszczony w eter, prawda? Mhm. I sorry, musisz już wiedzieć, że no, nie zrobisz delete, znaczy, prawda? Nie zrobisz, tak. Nie zrobisz delete, tak. Ale z drugiej strony myślę sobie, że ten moment, w którym na przykład przychodzę do ciebie i mówię, słuchaj, chciałem pochwalić twojego pracownika, dzisiaj miałem problem, dziękuję bardzo pani menedżer, a ty w tym momencie robisz tik, 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 to tak, się pojawia i ja tak. Wychodząc od ciebie ze spotkania widzę, tak. Że on został pochwalony, tak, przecież tak. Ty, to o to mi chodziło tak naprawdę. No właśnie, ale masz rację. Ja nie pomyślałam o tym na styku, bo ja, jak to mówię, robię w docenianiu i robię w ludziach w środku, a nie pomyślałam o tym styku z rynkiem tak naprawdę, nie? Choć dobrze to wiemy, że jakby cała autentyczność firmy ma mega przełożenie i kultura na to, co się potem dalej dzieje, no nie? I że często mówimy, że ten employer branding z marketingiem po prostu muszą być za pan brat, bo jedno wspiera drugie i no i tyle, nie? Więc to jest bardzo fajna koncepcja. O, ja też sobie to odświetlę jeszcze raz. Okej, to jest coś, co sobie ten... Okej, okay, no, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania do tego materiału, ja zachęcam was do tego, żeby pisać je w komentarzach. Oczywiście dzisiaj powoli czas naszej rozmowy dobiega końca, ale być może, jak będą to bardzo dobre pytania, to zachęcam ciebie, żebyś w odpowiedziach również na nie odpowiadała. Być może umówimy się na kolejną rozmowę, w ramach której sobie odpowiemy na kolejne pytania, które będą dotyczyły doceniania. Bądź będą filozoficzne. Bardzo dziękuję. Ci bardzo dziękuję. Życzę ci bardzo mocno, żeby w świecie, w którym jest więcej hejtu i oceniania, było więcej doceniania i wspierania. I mam nadzieję, że to będzie się naprawdę zmieniać. No, bardzo doceniam to zdanie. Dziękuję ci bardzo. Mnie też było bardzo miło. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do zobaczenia.